Siemanko, dzisiaj pokażę Wam kilka nieoczywistych powodów, dlaczego Wasza spawarka źle spawa. Ten film będzie taką odskocznią od tematyki Chin, bo rozumiem, że nie wszystkich musi to interesować, tak samo jak obrabiarki CNC czy tematyka maszyn odlewniczych. Podczas spawania możemy popełniać oczywiste błędy, czyli mieć złą technikę spawania, złe parametry spawania lub to, co chyba każdemu się zdarzyło, niepodpiętą masę czy zakręcony gaz spawalniczy. Ale zakładamy, że potrafimy spawać, podstawowe błędy żeśmy wyeliminowali, a dalej jest coś nie tak. Zaczniemy od kilku prostych historii moich i moich widzów, a potem przejdziemy do tych bardziej tajemniczych. Jak wiecie, na moim kanale pojawiało się wiele różnych testów spawarek i akcesoriów spawalniczych, przez co cały czas muszę przekładać druty spawalnicze, gazy spawalnicze, ale Was też może zgubić taka rutyna, na przykład cały czas spawacie mieszanką, drutem 0,8, ale pewnego dnia musieliście pospawać coś gdzieś na dworzu na przykład i używaliście drutu samoosłonowego. Albo musieliście pospawać aluminium i używaliście innych akcesoriów do palnika, jak również innego gazu, czyli argonu. Po czym przez dłuższy czas nie używacie spawarki, wracacie do warsztatu, próbujecie coś spawać i okazuje się, że urządzenie spawa źle. Pierwsze, co bym sprawdził, to jakie mamy ustawione parametry. Czy na przykład nie zostały parametry z lutospawania, a my myślimy, że mamy ustawione parametry tak jak zawsze pod drut 0,8 i mieszankę. Następnie sprawdziłbym biegunowość, bo jeśli spawaliśmy drutem samoosłonowym, musieliśmy ją zmienić. Kolejna rzecz to, czy mamy prawidłowe akcesoria założone do palnika, czyli rolki, wkład, końcówkę prądową, bo może spawaliśmy na przykład drutem 1, a teraz mamy założony drut 0,8 i jest inna końcówka prądowa. No i oczywiście to, którą mamy podpiętą butlę z gazem, bo może spawaliśmy aluminium i nadal mamy podpięty argon. Lub odkręciliśmy butlę z mieszanką, z tym, że ona nie jest podłączona do spawarki, bo właśnie podłączona jest butla z argonem. W kontekście tych wymienionych błędów myślę, że pierwszą rzeczą, nad którą trzeba się zastanowić, to to, czy ostatnio nie spawaliśmy czegoś innego niż zwykle. Lub ewentualnie, czy ktoś inny nie ma dostępu do naszej spawarki i czy nie było sytuacji, że on spawał sobie coś innego. Kolejna rzecz to elementy eksploatacyjne. Mam tutaj końcówkę prądową, która przysporzyła mi sporo problemów. Jak widać na filmie, drut 0,8 swobodnie przez nią przechodzi, więc powinna bez problemu działać, prawda? Okazuje się, że nie. Z nieznanych przyczyn co jakiś czas, nie wiem, drut się blokuje, zacina w niej i po prostu szczela tym drutem, odpycha, tak jakby przerywa łuk. I przez dłuższą chwilę naprawdę myślałem, że zepsuła się spawarka, bo oczywiście rozkręciłem tą końcówkę prądową, no ale zobaczyłem, że drut swobodnie przechodzi, więc próbowałem dalej na niej spawać. Więc gdy pojawiają się takie problemy, nawet z nową spawarką, być może warto jest wymienić akcesoria palnika lub nawet pożyczyć od kogoś działający palnik, żeby podmienić i zobaczyć, czy tam wszystko jest prawidłowo. Bo szczególnie w większych warsztatach może się zdarzyć, że na przykład coś spadnie na przewód spawalniczy, ktoś przejedzie wózkiem widłowym, jakiś większy element ktoś położy, czy po prostu przydepnie nasz przewód spawalniczy i uszkodzi, zagnie pancerz. Przez co drut może być źle podawany i niby spawać będzie, ale praca będzie szarpana, łuk będzie się przerywał, raz tego drutu będzie za mało, raz za dużo. Więc jeśli mamy możliwość podmienić całego bata, być może warto to zrobić, tylko zwróćcie uwagę, czy ktoś ma odpowiednie akcesoria założone, żeby nie było, że on ma drut 1, a wy próbujecie spawać drutem 0,8. W ogóle film powstał przez komentarze od widzów, którzy niezależnie, czy to jest drukarka 3D, spawarka, frezarka, czasami z żalem, a czasami z wyrzutem, nie wiadomo czemu, ale piszą do mnie, że na przykład jakieś urządzenie im nie działa, które dopiero co zakupili. Parę dni temu ktoś pisał o drukarkę 3D, która jest do niczego, nie działa od nowości, próbował robić wszystko, wszystkie aktualizacje, wszystko regulował kilka razy i drukarka nie działa. Po czym co się okazało? Że miał założoną dyszę 0,8,
a w programie w slicerze miał ustawioną dyszę 0,4, dlatego wychodziły złe wydruki. I na podstawie feedbacku od widzów faktycznie mogę stwierdzić, że w 99% przypadków jest to właśnie jakiś błąd obsługi. Ale historia widza, którą wam teraz opowiem, wynikała z błędu sprzętu. Z tym, że to nie spawarka była wadliwa. Ale zanim do tego doszliśmy, wymieniliśmy sporo korespondencji. W końcu się jednak udało. Problem był taki, że widz twierdził, że potrafi spawać, więc teoretycznie powinien potrafić rozpoznać sytuację, kiedy coś się dzieje z gazem. Po prostu, jeśli zanika osłona gazowa, niezależnie od tego, czy na przykład, nie wiem, wydmuchuje nam to wiatr, bo ktoś otworzył bramę i jest przeciąg, czy jest ustawiony za mały przepływ, a może mamy jakiś dziurawy wąż, to dość charakterystycznie zmienia się łuk, odgłos, no i ta spoina po prostu jest zaporowana, to jest widać. Tutaj jednak cały czas była obwiniana spawarka, więc zgodnie z prawem Murphy'ego oczywiście gaz sprawdziliśmy na końcu. I co się okazało, że jest uszkodzony reduktor i źle podaje gaz. Dobrze mieć zatem taki przepływomierz, który zakładacie na koniec spalnika i przetestować to przez dłuższy czas, szczególnie jeżeli ta sytuacja podczas spawania występuje właśnie w jakichś odstępach czasowych, czyli spawacie, kawałek spoiny jest dobrze, a za chwilę wam przerywa. No i ostatnia, myślę, że najmniej oczywista sytuacja, która naprawdę może wyglądać jak uszkodzone urządzenie. A ze względu na moje specyficzne warunki instalacji elektrycznej w garażu, jestem w stanie wam to pokazać dosyć dokładnie. A przy okazji testuję skrzynkę dla Akademii Spawania i tam na tej skrzynce zobaczycie dużo, dużo więcej ciekawych testów. Kto ogląda kanał, ten wie, że tą spawarkę, którą widzicie na filmie, testowałem, pokazywałem jak ona spawa, nie było z tym problemów, ale robiłem to w innym garażu. Czyli jak pewnie się domyślacie, będzie chodziło tutaj o parametry zasilania. Do takiej zagadkowej sytuacji może dojść z wielu powodów. Na przykład wcześniej mieliście mniejszą spawarkę, powiedzmy 160 A, ale kupiliście sobie nową, mocniejszą i się okazuje, że ona spawa źle. Może wcześniej w ogóle nie mieliście w warsztacie żadnych prądożernych urządzeń, które by wam sugerowały, że ta instalacja w tym miejscu jest zbyt słaba i już wasza pierwsza spawarka nie domaga. Podobny efekt może wystąpić też na bardzo długim przedłużaczu. Czyli kupujecie sobie nową spawarkę, macie nowy dom, zakładacie, że macie dobrą instalację, ale żeby właśnie w tym nowym domu czy tam garażu sobie nie smrodzić, wyprowadzacie się z tym na ogródek, używając przedłużacza. Nasuwa mi się jeszcze jedna sytuacja, w której to spawarki mają różną sprawność. Lub są to spawarki z PFC bądź bez PFC, przez co inaczej pobierają prąd z sieci. Ogólnie mam na myśli to, że na przykład niektóre spawarki, powiedzmy przy prądzie spawania 160 A, z sieci mogą pobierać mniej lub więcej prądu po to, żeby na wyjściu uzyskać te 160 A, w zależności właśnie od ich konstrukcji. Więc wasza stara spawarka mogła po prostu być bardziej wydajna niż ta nowa. Zobaczcie teraz dokładnie, co się tutaj będzie działo. Odpalam spawarkę JSIC na agregacie. Agregat jest potężny, dostarcza jej wystarczająco dużo prądu i napięcia, ma stabilizację AVR, tak więc jak widać spawanie przebiega dobrze, jak również parametry pobierane z sieci, które widzicie na wyświetlaczu, są stałe. Szczególnie mam na myśli tutaj napięcie. A teraz spawarkę podłączymy do zwykłego gniazdka. Garaż jest oddalony znacząco od głównej rozdzielki. Gdy te garaże budowano, nikt nie myślał o spawaniu, a raczej o tym, że ktoś wstawi auto i zaświeci sobie po prostu światło. I sami możecie teraz zobaczyć, że spawarka, która przed chwilą spawała świetnie, teraz sobie w ogóle nie radzi. No ale nie ma się co dziwić, skoro mamy tak duży spadek napięcia. Momentami dostrzegam tam osobiście około 120 V. Więc nic dziwnego, że skoro urządzenie nie może pobrać potrzebnej energii, no to nie jest w stanie jej wytworzyć na końcu naszego układu. Taką sytuację może też wywołać uszkodzone gniazdko, czyli na przykład luźny przewód w gniazdku może spowodować to, że będzie tam duży spadek napięcia. Pomijam już zagrożenie pożarowe, ale może właśnie być taki efekt, że wam się wydaje, że macie dobrą instalację w garażu, a mimo to
Spawarka spawa źle, bo właśnie w tym gniazdku jest problem. I choć wydaje się to nieoczywiste, to warto jest zmierzyć również właśnie parametry zasilania. Podzielcie się proszę w komentarzach waszymi sytuacjami, które wprowadziły was w konsternację, a które okazały się być może właśnie takimi nieoczywistymi błędami, które uniemożliwiały prawidłowe spawanie. W przyszłą niedzielę zaproszę was do Chin, do odlewni ciśnieniowej i producenta maszyn odlewniczych BMC. A patrząc na wyniki głosowania, które znajdziecie w karcie społeczność, wygląda na to, że po świętach w weekend będzie live, gdzie będziemy rozmawiać o maszynach, ale też i o wycieczce do Chin. A póki co ja się z wami żegnam i liczę na owocną dyskusję w komentarzach, która pomoże wielu innym osobom. Trzymajcie się, na razie, hej!